Nazywam się Marta Binkowska, jestem z Radomia. Mam 19 lat, w tym roku piszę maturę. Za 10 lat chciałabym zostać sławnym choreografem, otworzyć własną szkołę tańca. Chciałabym także promować młode talenty, jeśli chodzi o muzykę i taniec. Na udział w konkursie zdecydowałam się, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Z jednej strony chciałam sprawdzić moje preferencje pod tym względem, a z drugiej strony chciałam się przekonać, że jednak jest we mnie coś wyjątkowego i okazało się, że jednak chyba jest. Cechy, które zaważyły o tym, że dostałam się do finałowej dwudziestki, to m.in. otwartość, szczerość, która ze mnie płynie i taka pogoda ducha. Wiem, że jestem dziewczyną ładną, która ma taki słowiański typ urody i to się ceni w dzisiejszych czasach, gdzie pełno jest tlenionych blondynek. Tytuł Miss Grona znaczy dla mnie tyle, że otwierają się przede mną jakieś nowe furtki, nowe możliwości. Atmosfera wśród kandydatek. No myślę, że było spokojnie. Dziewczyny jakoś ani nie obrzucały się wyzwiskami, ani dziwnymi spojrzeniami. Szanowny Gronowiczu, jeśli chcesz, aby kandydatka na Miss była osobą szczerą i prawdziwą, powinieneś oddać na mnie swój głos.